Hej osudzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jedziemy w stronę zadania. Coś, ty się tak zachłysła, babo. Nabiał i ciemne siły. Ruszamy z zadaniami pobocznymi. Jest ich mnóstwo, więc trochę sobie spędzimy czasu nad tym. Ja się tam nie smucę, ja bardzo lubię wykonywać zadania w Wiedźminie. Akurat powiem szczerze, że to mi się bardzo podoba. Okej, tędy się nie da, co? Oj, 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 oj. Panie wilku. Ja nie lubię, jak się mnie po pleckach drapie. Daleko odbiegniecie od swojego terytorium? Co tu jest, kurwa? Kolejne wilki? Się was tu narodziło. Dobrze. Ale muzyczka jest zacna. Biegniesz tam? No proszę. Jaki zdolny z ciebie koń. Tempo, tempo! Mhm. Ale myślę, że ci tu płotka zostawię. Tak za murkiem, o proszę. Na pięknej trawce. Żebyś sobie jadła, mogła sobie odpocząć. Cudnie. Zapiszmy. A się od razu udaje do jakiegoś miejsca, gdzie może na spokojnie sobie posiedzieć. Co za mądry koń. Widzicie? Mądry. Dobrze. Co ja tu mam znaleźć? Okej. Okay. Pierdolą mi się przyciski. Co dopiero grałam w tego? W Assassina trójkę. Tam też jest jakiś taki... To... Jastrzębie oko, czy jak to nazwać? Powiesz coś na ten temat? Zapisz mi, nie wiem co to jest, przeraża mnie to. Dom jest kompletnie zniszczony, ale magiczny krąg wytrzymał. To mi wygląda na zamknięty portal. Może otwiera go jeden z przedmiotów należących do Eramasa. A, to jest to, co się kupowało te przedmioty, tak? No i co teraz? Muszę? A ja mogę się tutaj rozejrzeć. Nie wszystko jest pokradzione, więc... Nie ma co. Tutaj coś było? Nie, tam są tylko krzewy. Nic ponadto. Wyjdź z tej dziury. Spróbujmy iść jeszcze tutaj do góry. Co tak kurwa krzyczy? A właśnie, tutaj jest... Kufel. Kufr. Interesujące. Zapiski czarodzieja Eramasa. Owce od kilku dni kręcą się w okolicy. Oczywiście już wcześniej wiedziałem, że się pojawił wizja po aromatycznym imbirze była bardzo wyraźna, ale muszę zaryzykować i zostać tu jeszcze kilka dni. Sery weszły w decydującą fazę dojrzewania i przetransportowanie ich w ogóle nie wchodzi w grę. Pracowałem nad tym przepisem przez 40 lat i wolałbym zginąć niż się teraz poddać. Na wypadek, gdybym nie był w stanie wywróżyć i uprzedzić ataku łowców, pozostawiam mój skarb najcenniejszy śmiałkowiek, który będzie w stanie go odnaleźć. Oby nagroda ta zainspirowała go do kontynuowania mego dzieła i podążania ścieżką najwybitniejszych tyromantów. Geoffreya Munstera, Aven Vukes, Bolgne, jakkolwiek się nazywa, oraz Erika Stiltona. Okej. Co jeszcze tutaj jest? Nic nie widzę, dobra. Okej, chodźmy w takim razie do tego portalu. Przez Wiedźmina mam niechęć do używania portali.
czuchnie. Jest w chuj ciemno, nie wiem czy zauważyłeś. Zapuszczę się, zastanawiam czy go nie wyrzucić, ale nie. Po prostu go użyjmy. Zapiszmy i chodźmy. Aha, tutaj jak coś... Możemy otworzyć portal powrotny. Dobrze. To smród starego sera. Wygląda na to, że Eramas był tyromantą. O. Okej, to nie jest ta magiczna sztuczka, w której podpala się jedno, zapala się wszystko. Szkoda. A chodźmy, popodpalajmy to. I dobra. Okej, muszę być ostrożna, bo ten suchnący ser jest zapewne trujący. Okej, chodźmy tutaj. I tu. Jej! Z czego Eramas robił ten cholerny ser? Lepiej uważać. Dobra, jednak muszę mieć ten eliksir. Myślałam, że nie będzie mi konieczny, jako zapalałam to wszystko. Ale widać, myliłam się. Rozglądam mniej więcej, może coś pominęłam, ale... Nie widzę. Żeby tak było. Wesemir się uśmieje, jak mu opowiem, jak zmagałem się z serem. Dalej nie może mnie spotkać nic gorszego. Oj, nie kracz, Wiedźminie, nie kracz. Jest tu coś? Nie. Dobra, chodźmy. Nie, że tak przechodzi z jednego miejsca do drugiego. Nie ten przycisk. A nie, no swędzi. Ucho w sumie też nie swędzi. Okej. Okay. Już lepiej. Będziemy musieli pływać we wodzie. A to wygląda. Wejdźmy tu spokojnie, żeby się nie zrąbać na łeb, na szyję. Tam coś? Nie. To chyba tam trzeba płynąć, co? Chyba, że przyszło tutaj od dupy strony trochę. Okej. Szlak. Jak już to tutaj. Niech będzie przynajmniej na czas trwania tej misji.
Coś mi się tutaj zaświeciło. Jakieś szatyńce. Jakieś coś. Tu jest coś ciekawego? Chyba się tutaj mamy dostać, ale po kolei, tak? No. Mieliśmy przejść tędy. Dobra. Przyszłam tutaj trochę od drugiej strony, ale dokładnie w tym samym miejscu się znalazłam. No. Rozejrzyjmy się teraz tu. Oj, tylko żeby się nie zwalić na łeb. Świetnie. Za chujnie jest tu jasno. Muszę powiedzieć Lambertowi, że mglaki są odporne na smród starego sera. No. Okej, już pamiętam, jak on działa. Dobrze. Okej, chodźmy. Wizja ustabilizowała się i oto przez lęki jakby księżycowy opar ujrzałem czterech książąt, każdy konno i zbrojny. Pierwszy miał rumaka koloru mgły, drugi koloru siarki, trzeci czarnego jak ochłań, a czwarty kucyka. I ujrzałem fontannę z drój czysty, a książęta nie pili z niego, bo im zakazano. I nadleciał ptak rajski, rubinowy, złocisty, usiadł na gałęzi drzewa, a drzewo miało rąk 1040. Zaczerpnij się ze źródła, powiedział ptak, ale oni wskazali na krwawe łzy słońca i nie zaczerpnęli. I oto zastąpiła dziewica czysta z piersiami odsłoniętymi, niezbyt dużymi, jak dojrzałe lipówki rumiane, a twarde. Potem nos mi się przyzwyczaił i wizja się rozwiała. Jutro spróbuję rozpieczętować ten długo dojrzewający od geno miota. Ma być ponoć wytrawny, głęboki, o lekko orzechowym posmaku. Zobaczymy. Okej. Fajka mnie nie interesuje. No dobrze, zbierz mi, bo mi się to będzie świecić, a ja nie chcę, żeby mi się to świeciło. Coś tu jest jeszcze do zabrania? Coś tu jest. Gdzie ten artefakt od Kairy? Za każdym razem będziesz się pytał o to? Trochę niepoważne. Tu jest ten tuchnący ser. Dobrze. Chuja widzę. Mogłabym niby pochodnie użyć. No co to za frajda? Okej, tu jeszcze jedno zostało. Pięknie. A, tu jest portal. Dobrze. Wyjdźmy. To miejsce wygląda na skarbiec. Powinienem się tu rozejrzeć. No. Okej, zobaczmy. Magiczna bariera nadal działa. Muszę znaleźć sposób, żeby ją wyłączyć. Ktoś nałożył iluzję. Ok.
wiem, a więc musimy to popodpalać, na to wychodzi. Wyłączyłem barierę. Ha, czyli gdybyśmy podpalili tamten, to by to nie zadziałało. No dobrze. Zaraz to ogarniemy. Najpierw zobaczmy, co jest tutaj. Okej, okay, tu jest portal. Portal. I nic ponadto. Dobra. No to F5. Jeśli ten miecz jest tak samo zabójczy jak Sery Eramasa, to warto go wziąć. Chyba nazwę to ostrze Emmentaler. Pięknie. Nabiał ciemne siły. Okej, okay, eliksir nam się skończył. No nie smucimy się tym. Podejrzewam, że już i tak stąd... Właśnie. Nazwy rzuć. Świeże powietrze. Nareszcie. Powinieneś tak ręce rozłożyć na boki. Aaaa! Jeszcze deszczyk się obmyje troszkę z tego zapachu całego. Dobra, zabierzmy się z tego budynku. A nieprzyjemne wrażenie. Płotka! Gdzie jesteś? Tu jesteś, tak? Jedz sobie, koniku, jedz! A ja ogarnę te przedmioty, które dostaliśmy. Głównie chodzi mi o miecze. Emmentaler. O Jezus Maria. Obrażenia od ognia, od znaku Ingi. Szansa przy trafieniu krytyczna, szansa na wytrącenie z równowagi. Ale kurwa, te obrażenia. No to dobra, jedziemy z Emmentalerem, czy jak mu tam. To? No to jest chujowe. 136-166. Okej, okay. Moc obrażeń znaku ognia. Kurwa, dobre te miecze. Ten ma 2 puste gniazda, ten ma 3 puste gniazda. I ten mi się ogólnie bardziej podoba. Chociaż trafienie krytyczne w sumie... powinno być dla nas lepsze. Zostaniemy przy tym trafieniu krytycznym, wiecie? Po pierwsze, jest o 7 punktów więcej ataku zadaje, po drugie... Ja nie używam znaku Ingi, nie skupiam się na używaniu znaku Ingi, więc tak, a i tak muszę iść broń naprawić. Przy okazji powyciągam runy z przedmiotów. Dobrze, a te portki? Chujowe. Mhm. Tak. Okej, okej. Mamy 18 minut. To akurat idealny czas. Aby wykorzystać tablicę i udać się do Velen. Nie, do Wrońców. Tutaj, tak? Do Kowala. Posprzedajemy mu różne rzeczy. Ogarniemy ekwipunek, naprawimy się. Powyciągamy runy. Tutaj. To jest... Brat mi powiedział, że to jest najlepszy kowal w grze, więc... Będę chodzić do niego. Jezu człowieku, co masz ty i te twoje pieniądze? Znaczy, te ich pieniądze. Jak wpadasz na mnie, to nie dziwota, że się wywracasz. Jestem okropnym człowiekiem. Queen. Proszę mi używać ciągle znaku Queen.
Zapiszmy. Konik. Co by... Uj. Aha, ja usunęłam ulepszenia z przedmiotów wyposażonych, tak? No chuj. Mhm. No dobra, niechaj będzie. Tego nie będę naprawiać. To myślę odłożę, tego elementara. Taka fajna pamiątka. A resztę mu sprzedam. Fajny miecz, ale mi niepotrzebny. Dobra, co jeszcze ci mogę posprzedawać? Wziąłem chętnie sprzedać wszystko, co mam. Ty nie masz tutaj nic ciekawego, nie? Jezu, ile ci już sprzedałam rzeczy. To jest niewiarygodne. Pokaż mi to rzemiosło. Buty wiedźmińskie o cechu gryfa. A zróbmy to. Pancerz. Mamy pancerz. Mam zbroję wiedźmińskiego cechu gryfa. Rękawice. Sekunda. Bywaj. Ekwipunek. Mhm. Tak. Zbroję wiedźmińskiego cechu gryfa mam. Buty wiedźmińskiego cechu gryfa. Tylko spodnie i rękawice. Dobra, zróbmy. Czym? Co by... Okej. Rękawice. Nigdy ich nie zrobię. Spodnie. Też ich nigdy nie zrobię. Masz to? Okej. Wykonaj przedmiot. Czyżbyś już nie miał? Mhm. No nie masz. No musiała znaleźć kogoś, kto ma. Dobra. Bywaj. Ekwipunek. Portki. Ja powiem wam, że prezentuje się całkiem nieźle. To są podejrzane dodatki, jak mamy ten. Ekwipunek. Jakiś konkretny, co? Dobra, posprzedawajmy jeszcze mu to. Chcę obejrzeć twoje towary. Okej. Bywaj. Naprawdę, prezentuje się bardzo dobrze teraz w tym rynsztunku. Sam pancerz wygląda dziwnie, ale w całym rynsztunku wygląda naprawdę dobrze. Okej, okay, dodajmy jeszcze. Zapiszmy. I... Po pierwsze przede wszystkim. Nie to. A to? Po drugie. Dziesięć punktów przebicia pancerza. Ja nic innego, co? A siła ataku, trzy siły ataku.
Tutaj. 10 punktów do przebicia pancerza. 3 punkty adrenaliny. Tak. Szanse na krwawienie, na podpalenie. Zatrucie mnie nie interesuje, oszłomienie. Na zamrożenie. I nam tutaj dodać zamrożenie do tego. Przybicie pancerza zamiast przyrostu punktów adrenaliny, no. Okej. Wczytajmy grę. Wyczerpaną i ranną znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona. To jest akurat szybkie, więc zaraz przeleci. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Musisz znaleźć schemat rzemieślniczy oraz wymagane składniki i udać się do rzemieślnika. Dobrze, dobrze. Spoko, bro. Czytuję, bo chcę to zrobić porządnie, tak? Wiem, że mogę to wyciągnąć, ale to są koszta. Co prawda drobne koszta, ale wciąż koszta. Więc... A wolę poczekać 5 sekund i po prostu wczytać. Niech się tym jakoś przejmować. Tutaj. Od znaków przebicie pancerza. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie się bardziej nadawało tutaj. Do broni stalowej, więc dajmy to tu. Punkty adrenaliny to za chwilę. Szansy na krwawienie. Tutaj. Szansy na zamrożenie. Tutaj. I dwójkę wsadźmy tu. A tam wsadźmy jeszcze siłę ataku. I teraz do pancerza mamy tutaj Queen. Proszę bardzo. Co prawda tylko jeden dodatek, ale wciąż. Okej, w tym odcinku jeszcze pod koniec udamy się tutaj do naszej skrzyni. Odłożymy ten mieczyk śmieszny. I wybierzemy sobie zadanie kolejne. Znaczy, wiecie co, nie. Ja zadanie wybiorę już między odcinkami. Przy okazji między odcinkami poczytam te notatki i książki, które mamy. Może znajdę tam coś fajnego. Ja mogę używać tych bełtów. Czy ja używam? Pewnie nie. Dobra, skoro ja ich mogę używać, to je sobie zostawię. Wyekwipuję je od razu. Nie ten przycisk. Ale... No... Ale... W tym momencie to było na tyle. Chcesz się bić? Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Polecimy sobie dalej w kolejnych odcinkach. Wybiorę zadanie między odcinkami, a na razie to było na tyle i do usłyszenia ponownie. Na razie.